Dobra, słuchajcie, zaczynamy, bo już mamy 3 minuty po 19. Witamy w naszym takim spotkaniu. Jest mi ogromnie miło powitać Was i rozpocząć naszą pierwszą ogólnopolską konferencję Wakelet w edukacji. Dokładnie 24 maja, rok temu, założyłam grupę na Facebooku Wakelet Polska i nawet nie przypuszczałam, że to tak się, słuchajcie, rozwinie, rozrośnie. Wtedy poznałam Agnieszkę Halicką, Aga, pomachaj, Monikę Khan, wspaniałe nauczycielki, dla których nie ma rzeczy niemożliwych. Razem staramy się opiekować społecznością Wakelet Polska. Niesamowity jest fakt, słuchajcie, że mamy już 5560 członków grupy. Są to cudowne osoby, które naprawdę chcą się dzielić wiedzą, promują Wakeleta, zachęcają, a wśród nas dzisiaj mamy 7 prelegentów, ambasadorów Wakeleta, którzy nam opowiedzą o tym, jak możemy korzystać z Wakeleta w czasie edukacji, w edukacji. Ale teraz chciałabym powitać naszego gościa, to jest pan Mizba. Mizba, hello, we are talking about you, say hello. You are our guest. It's very nice to see hey everybody. You. Sorry, I couldn't find my mute button. Thank you all so much. Thank you all so much for having me on here today. It is such an honor to spend time with everybody. Cześć, dzień dobry. It is an honor to be with all of you incredible educators from Poland. I just have a few messages to say as you celebrate your 1 year anniversary. I can't believe that it's been a year. The Polish educator community is the fastest growing community that we have on Wakelet. And the passion that you have, the energy that you have, it's a source of inspiration for us at the Wakelet team. So when we see you sharing all of the incredible things that you do on the Facebook group, it makes us so happy. It gives us ideas, it gives us inspiration, and honestly, I don't know of another country that has created such a warm, close community as you guys have. So I wanted to say a huge congratulations to all of you for being part of this community. I want to see you continuing sharing the love and sharing the passion. A big shout out to Monika, Dorota, Agnieszka, Miroslav, Monika, Paulina for putting this together. You know, these are the guys that make it happen. And I wanted to give you all like a special exclusive look at Wakelet's new office because we're growing really, really quickly. We're growing in Poland very, very quickly. Poland is currently the second largest group that we have using Wakelet. So all of the work that you're doing in your communities and all of the love that you're sharing with your students and with teachers in your school is making such a big difference, and we can't do it without you. So we moved offices just a couple of days back, and I wanted to... Yes. The second community? Oh, almost, yeah. We used to have the United States, but we're gonna be number one very soon. I know that we are. Jest większa społeczność w Stanach Zjednoczonych, więc super. It's very exciting for us to see, and you guys have contributed to a really incredible part of Wakelet. So we moved offices just last week, so I wanted to show you all a first tour of the office to show you where the Wakelet team is going to be working. It's quite late in the day now, and not everybody has returned to the office, but I'll give you a quick little tour. Słuchajcie, wyjątkowa rzecz. Teraz będziemy mogli zobaczyć nowe biuro Wakeleta, żebyście też wiedzieli, gdzie oni wszyscy siedzą, kiedy pracują nad ulepszaniem Wakeleta, pracują nad rozbudową społeczności, nad wsparciem dla nas. Więc możemy zobaczyć teraz, jak wygląda nowe biuro Wakeleta po przeprowadzce w tamtym tygodniu. So this is, thank you so much, Agnieszka. So this is where the growth team works. Hello. Hi, everybody. Hey, how you doing? Hi. Okay. A wcześniej Mizbach powiedział, że jesteśmy pod względem wielkości drugą społecznością na świecie, po Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o użytkowników Wakeleta. I bardzo też nas chwalili jako społeczność, która po prostu faktycznie jest bardzo taka aktywna, działa i bardzo dobrze współpracujemy ze sobą, czyli jesteśmy taką... Zobaczmy, jaka jest pogoda w Anglii.
Manchester. What is the weather like in Manchester? It's very rainy it's and rainy. Grey. W Manchesterze na północy Anglii to zwykle pada. Incredible. That but we're in a really beautiful area. As you can see, there's lots of green around us. We've got this nice little O, jakie fajne przestrzenie. Mają bardzo, to jest dużo, dużo zieleni, czyli też jest to ładna okolica. Wow. And then as we go down here, we've got... przestrzenie. Mm-hmm. Yeah, this is the... This is Wakelet Blue on your right. Sorry, say that again. Yeah, this is Wakelet Blue, yeah. Yeah, of course. We always need... As you can see, I mean, this is a good point to take a picture since we're all blue now. If you want to take a screenshot, you can take one now. Yes, now we can say something. I don't know. Come down here. To jest oficjalny kolor Wakeleta. These are rooms here. Here is the kitchen. This gets very, very busy around lunchtime. Lots of people. Kuchnia. Meals. Piękne miejsce. Aż miło by było w takim pracować. Takim. Tak, Mizbach już powiedział, że tam jest już dosyć późno, więc pewnie nie ma tylu pracowników w biurze, ilu jest zazwyczaj. Here's the boardroom. This is where all the important decisions happen at Wakelet. This is where I get the opportunity to tell everybody, to tell our shareholders, to tell our team members the amazing things that you are all doing in the Polish community. I'm always really, really excited. When we talk about our international growth, because the first thing and the leading example is always Poland, so it's really exciting. Wow, you can see a nice area here. Czyli też pomieszczenie, w którym zapadają ważne decyzje, oni tutaj się zbierają, prawda, osoby, które te decyzje podejmują. I tu też właśnie Misma mówi, że bardzo się cieszy z tego, że może często zaczynają w ogóle spotkania, ile dobrze zapamiętałam, jeśli czegoś nie mieszam, od rozmów, od tego, co się wydarzy w Polsce, ponieważ no, to, co się dzieje w Polsce, to jak my się rozwijamy, tak jak my tutaj rośniemy w siłę, jak nasza społeczność się rozwija, to jest coś, o czym oni też bardzo często rozmawiają i podają nas jako przykład. Nas wcale nie dziwi. Tak. So that's the office tour. I hope that you all are excited as we are. There's going to be some incredible things happening in the next few months. Obviously we have Wakelet Community Week, which is happening in June. And I also think that there may be, I'm not sure, but I think Monika, Agnieszka, Dorota mentioned maybe having a Polish community week, if that's something you guys wanted to do, with prizes, with speakers, all in the Polish language for everybody in the educator community in Poland to join. That'd be like a free conference for everyone, so I think that would be really exciting. But I don't want to take up too much more time of your webinar. I just want to extend the biggest thank you from everybody here at the Wakelet team for all the incredible work that you're all doing. We appreciate it so much and we couldn't do it without you. Mizbach jeszcze wspomniał o tym, że być może w przyszłości wydarzy się tydzień Wakeleta, społeczności Wakeleta, tak jak teraz zbliża się taki światowy tydzień Wakeleta. Być może w niedługim czasie zaproponujemy coś takiego dla polskiej społeczności z nagrodami różnego rodzaju. Thank you very much, Mizbach. Thank you very much. Thank you all so much. Thank you. Have a great session. I'll see you all soon. Thank you that you join us. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Dobra, słuchajcie. Było miło. Spotkaliśmy się z panem Mizbachem z Wakeleta, a teraz zapowiadam pierwszą osobę. A już. Jeszcze. Jeszcze chciałam wspomnieć o tym, że... Wszyscy uczestnicy naszej konferencji otrzymają imienne certyfikaty poświadczające udział w naszym wydarzeniu, które zostały przygotowane przez Wakeleta i zostaną również rozesłane przez Wakeleta. A ja tylko chciałam jeszcze wspomnieć, że to święto, znaczy święto przypada nie na dzień dzisiejszy, tylko rocznica założenia grupy będzie dopiero za parę dni, 24 maja, dzisiaj właśnie taki dzień wybraliśmy, żebyśmy wszyscy mogli świętować i rano o godzinie 8 o 13 odbyły się sesje dla uczniów. Odwiedzili nas uczniowie, słuchajcie, z 59 szkół, czyli to były zajęcia dla uczniów z 59 szkół i uczniów było ponad
1200. Więc naprawdę jesteśmy też zaskoczone, bardzo nam miło, że jest takie zainteresowanie i chęć uczenia się Wakeleta i też myślimy o tym, żeby taką sesję dla uczniów, którą byśmy mogły poprowadzić, żeby poprowadziliby też inni ambasadorzy, może byśmy zorganizowali po wakacjach, jeśli będą oczywiście zainteresowane osoby. Więc dzięki za to, że jesteście z nami już dzisiaj od samego rana.